Witam Was na FPS Mobile, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje ustawienia w Critical Ops. Dokładnie tak, na początku pogramy sobie chwilę w Deathmatcha, żebyście, nie wiem, coś tam zaczarili się normalnie gameplayem na tych ustawieniach czy coś tam. Ja gram na iPadzie 10.5 tala, więc dostałem od Opsa jakiegoś randoma prefa w ogóle, który mnie zahamował. No i na tym się skończyła moja zabawa. Dobra, no macie tutaj deathmatch commentary, więc chwilę sobie pogramy te 7 minutek, pogadamy. Nara. No nara. Na jakim serwerze w ogóle jestem? US1. Wiele wyjaśnię w ogóle, dlaczego tak wszystko jest w powolnionym tempie. Mam 271, a dobra, to nie przeszkodzi, wygramy ten deathmatch śmieszny. No i dostałem oczywiście shota siwnego z... Ale na tym pingu to... No co zrobisz? Nic nie zrobisz, no muszę widzieć pełnię swojego przeciwnika. Nara ziom. Nara. Nara. Teraz spytki, spytki. Czubyka. A oczywiście, że to musiał być ten Ops. Kurde, najlepiej gra w ogóle z przeciwników. To jest w ogóle player. Oj, to no niestety ja będę umierał na jednego shota, a przeciwnicy na 25. Nara! Daj tam. Nara. Nara. Był jeden. O, ja zawiesz mi opsie. Dobra, nice. Dobra, chciałem one tapa, ale no. Dobra, teraz Deagle wchodzi w rejony. Deagle czasami umie po prostu zabijać na 4 szoty. Nie umie na przykład zabić na 4 szoty. No to jeszcze na tym pingu, na tym serwerze, no to wchodzi mi biedę większą. No ale co, trudno się mówi. Dobra, nie trafiłem, ale naprawiłem ten błąd. Aha, okej. Okay. Serio? Chłopy coś się teleportują w ogóle w mych oczach. Dobra, nie, tak się nie bawimy. Wezmę MK teraz. Nie da się z Deagle'a trochę zawijać, więc trzeba sobie poradzić. No bronią. No oczywiście, że jak wyjdę tędy, to wyjdzie 20 osób tędy. Dobra, trzeba tutaj posprzątać śmieci. Nikogo nie ma. No co, też sobie ich obejdziemy może, co? Jeszcze nie będzie. Albo i nie. On wiedział, że ja tu jestem? Nie. No to co? Być frajerom. Aha. Umieraj, dzięki. Już klik trochę był. Dobra. O, dobrze było. Dobra, weźmiemy sobie snajperkę. Może da się nią coś trafić z opóźnieniem, co prawda, ale może coś się uda. Dobra. Ej, nie, to mogło siąść. No, nie trafię tak, niestety. Ach, tu nikogo nie ma nagle. Halo, broń się mi. No, skopy wychodzą dobrze na tych ustawieniach. Lecz on chyba dostał, wiecie? On dostał chyba na piątkę. Aha, dobra. Dobra. Nara. Nara. Kurde, powinien dostać. Ale wykończymy z DKL-ka. Dobra. Idź. Idź! Maciek. Teraz wyszedł. Teraz to sobie możesz. Ohohoho. Dobra, nie było tematu. Czemu wszyscy tu idziecie? Tam w ogóle... lol.
Dobra, spróbujemy sobie z tego w sumie. Kurde, nie no. Nie! Dobra, 1-1 przegrane. Dobra, nie no, nie da się grać z Amerki trochę. Zapamiętać, tu sobie nie są dobre na Amerkę. Nie ma nikogo, nie ma. O, dobrze. Wygrany na 1-1. To nie, to jest ten offs. Tak dalej, dalej od niego. Halo. O, nie wierzę. Dobra, trzeba wziąć sobie. Bo mam 300 fingu, tak, dokładnie. Więc trzeba wziąć sobie. To możemy sobie darować ze snajperki. Dobra, jednak trzeba wziąć jeszcze broń, która zabija jeszcze bardziej, bo nie dość, że AK-3 jest takim gównem. Wow, nie no, dobrze, dobrze, nie, fajnie, zarąbiście. Wybitnie 300 pingu na serwerze US. No i tu nikogo nie ma, 20 sekund, a ja nie będę widział nikogo. Dostał asystę, dostałem w ogóle. Teraz... O kurczę, asyst, nie, no asysta, wariacie. Nice. Dobra, ej. Kurde, on się stepnął w ogóle, ale jaja. A dobra, 39-25, wynik dobry. No o, miałem team obsów, to też ciekawa sprawa. Ale dobra, no fajnie było, dobrze było. Stoppingu, ej, a dobrze. Dobra, no to czas na ustawienia. US1 w ogóle mam serwer nadal, lol. Lol. Dobra, o, to jest język, jakimś będziemy się porozumiewać, dokładnie, nie no, polski, dobra. No i tak, regulacja krycia, no to tych guzików na ekranie, nie, wy ich nie widzicie, ja też ich nie widzę przez tą opcję. Jakby ktoś też się pytał, nie, dużo was się pytał, to, to jest ta opcja śmieszna. No i dalej w sumie tu nic nie ma, takie rzeczy. Dalej mamy rozmiar broni na 0, pole widzenia 10. Wielkość stronnika 30, wskaźniki obrażeń włączone, bo po co? No i w sumie to tyle chyba. Nie zmieniłem tu jakoś wybitnie dużo rzeczy. No i to, co właśnie najbardziej interesuje, tutaj mamy położenie przycisków, one wyglądają tak. Tutaj doszedł ten drugi przycisk strzelania, ale on jest wyłączony, jest niepotrzebny, więc on jest po prostu randomowo na środku ekranu, ale go po prostu nie ma w grze. Dalej mamy wspomaganie śledzenia wroga, czyli aim assist na stówce, czułość celowania i takie tam 2.1.19. Nie zmieniły się te ustawienia od ostatniego odcinka. Zmieniałem na różne ustawienia, większe, mniejsze, ale powróciłem do tych, bo najlepiej się z nich czyło w grze. No, no i tak. Przyspieszenie celowania, pozioma pionowa na stówce, no i dalej. Nic nie ma, nie? Tu nic nie zmieniałem, znaczy wszystko mam. Korzystam z tego jakoś wybitnie. Dobra, tu nie ma więcej tych rzeczy, dobra. No więc tutaj tylko tyle was interesuje. O, grafika automatyczna jest, ale wszystko jest na maksie według tej grafiki. Tak, i dźwięk na 80%. Dokładnie tak. No i to było na tyle w tym odcinku. Może wam coś to da. Dużo was było w ogóle zaciekawionych tym. No, także to było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. No i na razie do następnego odcinka. Cześć.